sobotni wieczór Lech Poznań podejmuje Stal Mielec. To ostatni tego dnia mecze 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pośród kibiców przy ulicy Bułgarskiej na trybunach także Adam Majewski w towarzystwie Marcina Dorny. Majewski, czyli nowy selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, na tym stanowisku zastąpił Michała Probierza. Przecież Majewski jeszcze niedawno był trenerem Stali, a kiedyś grał w barwach Lecha Poznań. A to Stal lepiej rozpoczyna ten mecz. Doskonałe podanie Ilii Szkurina i Maciej Domański rozweselił także kibiców Stali, a właściwie kibicki, które tutaj w Poznaniu dopingowały piłkarzy z województwa podkarpackiego. A więc dosyć niespodziewanie w 23 minucie to goście obejmują prowadzenie, a później swój koncert zaczynają rozgrywać Filip Marchwiński i Christopher Welde. Remis 1-1 w 37 minucie. Doskonałe podanie z pierwszej piłki od Marchwińskiego i Welde wykańcza akcję. To drugi gol Christophera Welde w tym sezonie. Ponownie Welde w polu karnym, Welde, ależ piękny zwód, uderzenie broni Kochalski i co? I Filip Marchwiński dobija, jest 2-1 dla Lecha. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy Kolejosz odwraca losy tego starcia, a właściwie robią to na spółkę Christopher Welde i Filip Marchwiński. Dla Marchwińskiego to czwarty gol w tym sezonie. Gospodarze na jednobramkowym prowadzeniu, a mogą prowadzić jeszcze wyżej, bo kolejna cudna akcja Marchwińskiego i Welde. I futbolówka ociera się o słupek. No, gdyby wpadła z drugiej strony słupka, to Mateusz Kochalski nie miałby absolutnie nic do powiedzenia. Po przerwie to Lech ma przewagę. Tym razem Szymczak strzelał, Kochalski bronił, a Welde uderzał tuż nad poprzeczką. Lech jest częściej przy piłce, Lech stwarza sobie więcej sytuacji podbramkowych, ale od czasu do czasu swojego byłego klubowego kolegę Bartosza Mrozka także zawodnicy z Mielca próbują zaskoczyć. Maciej Domański uderzył jednak tuż nad poprzeczką, a w odpowiedzi doskonała interwencja Mateusza Kochalskiego po strzale Radosława Murawskiego. Kończy się zwycięstwem Lecha Poznań 2-1. Dzięki temu Kolejusz wyprzedza Stal w tabeli i awansuje na czwarte miejsce, mimo że ma dwa mecze rozegrane mniej niż drużyna z Podkarpacia. Lech Stal 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.